Hej, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. No i co? Skoro już mniej więcej jakiś tam zamysł i plan mamy, to wypadałoby go teraz zrealizować, ale... Zanim to zrobimy, to trzeba się przedostać przez ten cały korytarz. Oczywiście staram się z tego robić bardziej let's play, żeby była po prostu pokazana całość gry. Po prostu moim zdaniem jest ona niezwykle ciekawa na swój sposób. Teraz powiedzą, nuda, nic się nie dzieje. Ale z mojego punktu widzenia jest bardzo fajnie. Więc ja nie narzekam. Okej, dobra. Trzeba będzie się przedostać przez te wszystkie tutaj elementy. To pewnie troszkę też czasu mi zajmie. Łap. Piękne. Okej. Tam już sobie lecę. Trzeba będzie dojść aż tam do samego końca. I wtedy coś pewnie uda się tam zdziałać. Tyle teoria. Okej. Mogę tutaj coś odsłuchać. O, jest mój cień. Wygląda całkiem ciekawie. Grunt, że jest. Ale w końcu to Unreal Engine 4. Więc co można by się spodziewać? Dziwne, że w ogóle tu jest zasilanie, skoro i tak wszystko zrobiło pierdut. Co się tutaj dowiem? Okej. Error. Encrypted personal log. Scientist Hudson Elizabeth, 12 April 2037. Alex is pushing the limits of our entire extraction process. Hard. Harder than I ever would, but I can't argue with the results. Spiritus is producing breathable oxygen from terrestrial plant life off-world. Food production is a success as well. Everything tests clean. There's been a few scary moments, and everyone misses home, but this is working. Okej. Trzeba się przedostać do dalszej części stacji. A potem po kolei, aż cały ten sznur się przejdzie. Taki jest zamysł. Zapewne na końcu znajdę coś, co pozwoli mi odblokować w tej centralnej części ten komputer. Przynajmniej tak mi się wydaje. I to by oznaczało, że cały czas gdzieś tam wędrowałem po jednej, może dwóch częściach całej stacji. A to by dalej oznaczało, że gra jest dłuższa niż mi się początkowo wydawało. Okej, będą dwa miejsca, gdzie mogę sobie odsłuchać nagrania. Także zbierzmy to pierwsze. Auć. Personal data transmission received. Hudson, Emily, 23, June 2037. Hello, Elizabeth. Dobra, rzucone. I'll never get used to saying that. Elizabeth, I just wanted to say that I know your father and I weren't always supportive of your choices. And we wanted a different life for you. But after the accident and being on my own for so long now, I can see that we were wrong. Everything you've accomplished and the work you're doing, I'm just so proud. I know your father would be too, but he was. I know you two never reconciled before he died, but he loved you in his own flawed way. I saved a box of books from his classroom. Maybe when you get home, you can find some closure there. Huh. I never know how to end these.
Say hello to Alex for me. I'm glad you two are together out there taking care of each other all these years later. I love you. Okej, wydaje mi się, że przelatywanie koło tego może niezbyt dobrze się skończyć. Bo to może mi zrobić małe kuku. Dlatego wolałbym przelecieć tak troszeczkę obok tego. Aby dostać do tego radia. Jeszcze? Okej, no wydaje mi się, że już w tym momencie powinienem przelecieć obok. Okej. Przelatuję obok. 5,5 jednostki tlenu. Okej. Powinienem spokojnie wrócić. Aby tylko nie stracić orientacji w terenie. Nie wiem, czy to się ode mnie oddala, czy co? Trochę ryzykuję. 4 jednostki tlenu. Okej. No, dawaj, łap ten sygnał. Jak blisko trzeba ciebie podlecieć? Okej. Złapany. I teraz muszę tam dolecieć. The online community is erupting with unproven theories convicting North Star 4 survivor Alex Ushma as the direct cause of the accident leading to the death of her crew. Private and classified information about Oshima, her past in the North Star mission itself, is now being illegally shared and globally used against her despite the absence of concrete evidence or proof of act. Ottoman Aerospace has yet to release any official statement regarding their efforts to bring Commander Oshima back to Earth safely. For instant updates, stay connected to Global Information Network stream. Okej, zaczyna się robić troszkę nieciekawie. 3 jednostki. Muszę dotrzeć tutaj. I tutaj powinienem znaleźć jakąś butlę z tlenem. Tam jest główna część stacji. A ja lecę tu i potem idziemy tam. Żeby tą całość przejrzeć. Okej. Tutaj będzie bliżej. No. I łapiemy tlen. Holy shit, dobra. Udało się. Już myślałem, że coś popsuję. Ale na szczęście jakoś się udało. Te komunikaty za bardzo mi tutaj nic nie mówią, ale przy okazji mogę sobie spokojnie wszystko jakby odblokować. Dobra, lećmy tam. Bez zbędnego marudzenia. Auć. Skaner, okej, tu będę miał dwie rzeczy. Tam jakieś przejście i... To jakieś nagranie. Okej, najpierw zrobię sobie... Chociaż... Skoro już tutaj jestem... To weźmy to. Idźmy do komputera.
Encrypted personal log. Scientist. Hudson. Elizabeth. 18. June. Offline. Okej, no. Tutaj nic wielkiego nie zdziałam, ale... Zdobędę ciebie. No. Okej. Na wyciągnięcie rączki. Tutaj nic, więc lecimy dalej. Okej, ta część stacji chyba aż nie ma tyle prądu, bo tutaj widzę, że nie działają te... te kable elektryczne, chociaż nie wszystkie. Okej, no muszę tędy przelecieć. A na ziemi znowu noc. Tutaj widzę, że jest tlen. Okej, no i sukcesywnie będę się przemieszczał coraz dalej. Tu ewentualnie będę mógł zwiedzić ten mały kawałeczek po lewej i zobaczyć, co tam ciekawego uda się odnaleźć. A wezmę. Jak już tu jestem, czemu by nie? Ciekawe, co mi dadzą te pozostałe elementy skafandra. Okej. Do drzwi dotarłem. Więc otwieramy. Sprawdzamy, co się za nimi kryje. Dzień dobry. Idźmy najpierw tutaj w lewo. Emergency escape vehicles offline. Core systems repair required for launch. Najpierw pójdę w ten mały kawałeczek, bo on mi zajmie raczej najmniej czasu. Otwieraj. I sprawdźmy. Personal log. Astronaut Olivier Sebastian, 12 February 2037. Earth is beautiful today. I can clearly see the ruins of the Great Barrier Reef, once one of the seven natural wonders of the world. An ecosystem created entirely by billions of organisms. A living world within a living world. And yet, as I look down upon the wonder of all known creation, I feel nothing. Earth is no longer my home. This is where I belong, and where my days will end. In some strange ways, the cancer has saved my life. I am completely at peace. Okej, 14 na 25 kart, to jeszcze 11 zostało. Ciekawe, gdzie się mogą znajdować. My tam jeszcze dużej części stacji nie przyszedłem, więc... Więc kto wie. Weźmy sobie to nagranie.
Okej, tylko że to jest właściwie koniec drogi. Dlatego postarałbym się, okej. Udało mi się przystopować. Że jeden taki już bodajże włączałem, tak, tam jest włączony. Może wolałbym od tego tak to bardzo nie odlatywać, ale okej. Trzeba po prostu zbadać tą część stacji. I zbadać dokładnie wszystko, co tutaj się znajduje. Bo to mi zdecydowanie pozwoli na naprawę tego wszystkiego. Znaczy może naprawę. Za dużo powiedziane. Na dotarcie do odpowiedzi. O. Okej, wracamy tam. Potem będę się kierował znowu w lewo w tej kuli. Chociaż może i na drugą stronę po prostu teraz lepiej byłoby się przedostać. No tam jest główna część stacji, do której będę musiał dotrzeć. A po drugiej stronie jest tylko chyba tylko jeden korytarz. Więc po co zostawiać to na koniec? Postarajmy się metodologicznie. Ten skan to właściwie mógł być cały czas włączony. W ogóle by mi to nie przeszkadzało. No, otwieraj kulę. Ja się przedostanę. A, nie wiem co ona mnie tak odpycha. Trzeba będzie później pamiętać, że jak będę tędy wracał, to żeby skręcić w prawo. Okej. Jest i tlen gdzieś tutaj. Także go sobie spokojnie wezmę. Tylko, że go w sumie nie widzę. No dobra, to to jest. Ale spokojnie, jeszcze mam troszeczkę zapasu. Także nie ma paniki. Online. No dobra, sprawdźmy. Okej. Jest miejsce do podreperowania się troszkę. To dobrze. Ale jest też karta. 15. Myślę, że to mogę zostawić na koniec, to naprawianie się, a tutaj jakaś książka. O, nowość. Okej, tutaj chyba nic. A, no nie. A, możemy cofnąć. Odwracaj się. Trzeba się naprawić. I na tym zakończyć ten odcinek. Tak więc cóż, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło. I do usłyszenia już niebawem w kolejnych odcinkach. Bo ja zamierzam w to pograć po prostu dalej. I tyle. Trzymajcie się ciepło, jeszcze raz powiem. I pa, pa. Survivor detected. Hardiman Aerospace North Star 4. Manual oxygen refill required. Hardiman Aerospace North Star 4. Survivor detected.